Witam wszystkich, mam na imię Andrzej. Dzisiejszy film poświęcamy nagrywaniu filmów w zakresie skrzyżowań łamanych z drogą z pierwszeństwem przejazdu i używaniu kierunkowskazów. Zbliżamy się do następnego skrzyżowania. Widać, że pierwszeństwo przejazdu zmienia kierunek w lewo i sygnalizujemy kierunkowskazem. Jadąc na wprost, nie włączylibyśmy kierunkowskazu. Super. I za chwileczkę wrócimy do tego skrzyżowania. Powracamy do tego skrzyżowania z łamanym pierwszeństwem. Kierunek w prawo, ale tym razem pojedziemy na wprost. Jadąc na wprost, nie włączymy kierunkowskazu. Zachowujemy zasadę pierwszeństwa przejazdu, czyli właśnie przepuszczamy pojazdy nadjeżdżające z prawej strony, tam gdzie przebiega droga z pierwszeństwem. Oj, właśnie tutaj pokonaliśmy skrzyżowanie, nie włączając kierunkowskazu. Tu mamy przykład skrzyżowania też łamanego, łamanym pierwszeństwem, gdzie mamy możliwość wykonania skrętu w lewo, a tutaj mam, proszę zobaczyć, a tutaj mamy przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu, łamane pierwszeństwo w prawo i nie włączymy kierunkowskazu wyjątkowo, za chwilę to omówimy, dlatego, że jest możliwość wykonania skrętu na tym skrzyżowaniu w prawo. Czyli kierunek przebiegu pierwszeństwa przejazdu na pierwszej kolejności był w lewo i była możliwość skrętu w lewo, nie włączyliśmy kierunkowskazu, żeby nie zmylić innych uczestników ruchu, że jedziemy w lewo. Teraz skręcimy w lewo. Wróciliśmy do tego skrzyżowania, gdzie zmienia się kierunek jazdy, droga z pierwszeństwem kieruje się w lewo, ale tutaj wyjątkowo nie włączymy kierunkowskazu, bo znaki informacyjne pokazały nam możliwość skrętu w lewo i w tym momencie byłoby to jakby zmyleniem kierujących, jadących za nami i obserwujących nas jakby z innych stron. Więc tutaj pokażemy teraz możliwość skrętu w lewo, czyli zjazdu z naszego pasa z pierwszeństwem przejazdu w kierunku w lewo. Czyli włączymy kierunkowskaz i opuścimy nasz pas, który przebiegał z pierwszeństwem przejazdu. Tutaj chciałbym właśnie wskazać jeden moment, gdzie założenie włączenia kierunkowskazu przy znaku T6, który mieliśmy usytuowany, gdzie wcześniej pokazywaliśmy, że włączymy zawsze kierunkowskaz, w tym przypadku włączymy kierunkowskaz, chcąc zmienić kierunek jazdy i zmienić jazdę z drogi z pierwszeństwem i pokonaliśmy już to skrzyżowanie. Nie pojechaliśmy dalej drogą z pierwszeństwem przejazdu, tylko skręciliśmy w lewo. Będziemy się zbliżać teraz do skrzyżowania z usytuowanym znakiem T6 i teraz pokażemy Państwu za chwileczkę różnicę. Na poprzednich skrzyżowaniach na łamanym pierwszeństwie. O, i tu teraz mam ciekawostkę właśnie. Pojedziemy z drogą z pierwszeństwem przejazdu, proszę zobaczyć, i kierunkowskazu nie włączymy, dlatego że mamy możliwość skrętu w prawo, czyli przebieg drogi z pierwszeństwem kieruje się w prawo, ale dodatkowo mieliśmy drogę z znakiem A7, usuń pierwszeństwo przejazdu i tutaj, żeby nie zmylić innych uczestników ruchu, nie włączymy kierunkowskazu. Za chwileczkę wrócimy do tego skrzyżowania. Powracamy do tego skrzyżowania, żeby Państwu tutaj jeszcze raz zaakcentować ten element. Poruszamy się drogą z pierwszeństwem i tak jak według przepisu ruchu drogowego mówi wyraźnie przepis, że powinniśmy dawać kierunkowskaz w lewo, jadąc w danym kierunku z drogą z pierwszeństwem przejazdu, w tym przypadku nie włączymy kierunkowskazu. Mogłoby to być mylące dla innych uczestników ruchu, że właśnie kierujemy się w lewo. Dlatego tu jest wyjątek, ten jakby przepis
nie wyszczególnił tego elementu. My chcieliśmy tutaj na filmie pokazać, że kilka skrzyżowań, gdzie właśnie była sytuacja taka, że trzeba by było włączyć zawsze kierunkowskaz, ale w tym przypadku, na tym skrzyżowaniu wyjątkowo nie włączymy kierunkowskazu, wrócimy jeszcze raz, żeby potwierdzić tą tezę. Spróbujemy, tutaj mamy jeszcze to właśnie zbliżenie do tego skrzyżowania, proszę zobaczyć. Mamy znak D1 z usytuowaną tablicą T6 i pokazane pierwszeństwo przejazdu, czyli jeżeli pojedziemy drogą z pierwszeństwem przejazdu w prawo i jest możliwość dojazdu do tego skrzyżowania z prawej strony, nie włączymy w tym przypadku kierunkowskazu w prawo. Podjedziemy do tego skrzyżowania jeszcze raz. Jak widać na znaku T6, przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu w prawą stronę. Wcześniej włączyliśmy kierunkowskazy, bo nie było tej odnogi w prawo i możliwości skrętu w prawo. W tym przypadku nie włączymy kierunkowskazu. Przejeżdżamy w danym kierunku jazdy z pierwszeństwem przejazdu bez kierunkowskazu. Podsumowując nasz film związany ze zmianą kierunku jazdy, poruszaniem się drogą z pierwszeństwem przejazdu, przy łamanym pierwszeństwie przejazdu, generalnie poruszając się taką drogą włączymy kierunkowskaz, ale są wyjątki i przed chwileczką Państwu ten wyjątek pokazaliśmy. Jeżeli w danym kierunku jadąc drogą z pierwszeństwem przejazdu przy usytuowaniu znaku T6 przebieg drogi z pierwszeństwem w lewo czy bądź w prawo i dochodzi do nas droga właśnie tak jak na tym znaku przed chwileczką, to wtedy wyjątkowo nie włączymy kierunkowskazu. Zapraszam do oglądania następnych odcinków filmu. Do usłyszenia i do zobaczenia.